Nie nienawidź mnie, bo cię pokonałem. Szanuj mnie, bo cię czegoś nauczyłem. Cześć. Ze strony Mega Upload albo jej następcy, czyli Mega, korzystał chyba każdy. Wiadomo, w celu pobrania obrazu Linuxa. I choć dzisiaj takie strony są już raczej passé, bo Linuxa można pobrać innymi metodami, to były czasy, kiedy URL Mega Upload często pojawiał się w naszych przeglądarkach i często też o tym schowku na pliki mogliśmy poczytać na różnych portalach z newsami, niekoniecznie IT. I zawsze gdzieś w takim newsie była przywoływana sylwetka właściciela tego cyfrowego bałaganu, Kim.coma. I to jemu przyjrzymy się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Kilonia to miejscowość u naszych zachodnich sąsiadów, która została dość mocno dotknięta II wojną światową. Szacuje się, że 80% budynków została zrównana z ziemią. A dlaczego tak się stało? Bo to portowe miasto było centrum przemysłu stoczniowego III Rzeszy i dodatkowo znajdowała się tam baza marynarki, tym samym naloty aliantów były po prostu czymś naturalnym w świecie pochłoniętym wojną. Kilka dekad później, w mieście tym, dokładnie 21 stycznia 1974 roku, na świat przyszedł Kim Schmitz. Dopowiem jeszcze, że Kilonia była po tej zachodniej części bałaganu. Mama Kima była Finką, a tata Niemcem. I tym samym nasz bohater posiadał dwa obywatelstwa, z czego w przyszłości będzie korzystał. Pierwszy komputer dostał, kiedy miał 8 lat lub 11 według innych źródeł. Dokopałem się jednak do sprawdzonych informacji, że tym komputerem był C16. Więc z matematyki wychodzi, że źródła mówiące o 8 latach nie mają racji. W wieku 12 lat nauczył się obchodzić zabezpieczenia w grach komputerowych i od razu zyskał popularność wśród znajomych, sprzedając kopie za kilka marek. Czytamy w wywiadzie opublikowanym w papierowej wersji gazety Telegraph z 2001 roku. Kiedy wszyscy mówili, że chcą zostać strażakiem albo pielęgniarzem, gdy dorosną, on odpowiedział, że chce być milionerem. Dodaje dziennikarz. W wywiadzie tym utrzymywał też, że w wieku 15 lat miał 12 linii telefonicznych i używał ich do dzielenia się oprogramowaniem z ludźmi na świecie. I że rodzice nie mieli nic przeciwko, bo nie wiedzieli, co on tak naprawdę robi. Co wydaje mi się ekstremalnie mało prawdopodobne, bo podpięcie linii telefonicznej w okolicy roku 90 nie było prostą czynnością nawet w Niemczech. Z książki The Secret Life of Kim.com, Spies, Lies and the War for the Internet autorstwa Davida Fishera dowiadujemy się, że jego dzieciństwo nie było takie kolorowe, jak sugerują to artykuły, które ukazywały się przez lata w mediach. Kim zdradził, że jego ojciec był alkoholikiem, który terroryzował pozostałych członków rodziny i nie jeden raz kończyło się to w szpitalu. W wielu wywiadach Kim chwalił się, że był hakerem, który działał w międzynarodowej szajce o nazwie Dope, i że zhakowali setki różnych firm na świecie. A dokładnie mieli hakować coś, co nazywa się PBX. A PBX, short for Private Branch Exchange, is a local telephone network that manages all of a business's internal and external voice calls. Because the PBX is exclusive to the business using it, all internal communications between in-network users and devices is free. Dostęp do takiego złamanego systemu wybranej firmy miał sprzedawać za $200 sztuka. I choć nie da się tego w żaden sposób zweryfikować, bo nie podał on żadnego dowodu, to jest w tej przechwałce przynajmniej ziarno prawdy, o czym później. Chwalił się też, że włamał się do NASA. To jednak nie koniec przechwałek, bo jeszcze w latach 90. twierdził, że opracował zaszyfrowany telefon, którego nie da się podsłuchać i który rozchodził się jak ciepłe bułeczki. Nikt nigdy nie opublikował zdjęcia takiego telefonu, ani nie potwierdził, że z takowego korzystał, a było to już dawno temu, więc raczej nikt by takiej wiedzy nie trzymał dla siebie. No a przynajmniej nie wszyscy. Idziemy dalej. W 1996 roku Citibank zostało zhakowane. W wywiadzie dla Telegraph z 2001 roku Kim przypisał sobie ten wyczyn i dodał, że zrobił to tylko po to, aby przelać $20 milionów na Greenpeace. Okazało się jednak, że ataku dokonali rosyjscy hakerzy, a Greenpeace zaprzecza, że otrzymali taki przelew.
Wcześniej, bo w czasach tak zwanej wojny w Zatoce Perskiej, czyli rok 90-91, Kim miał się włamać do Pentagonu i pozyskał tak tajne dokumenty na temat Saddama Husajna. Wiecie co? A co mi tam? Ja też chciałem się przyznać, że włamałem się do Pentagonu. Klasycznie. Czy ma chcę przez sendmail? I tak jak nie wierzycie mi, pewnie poddajecie wątpliwość zdolności hakerskie młodego Kima. Po co więc Kim opowiadał takie niestworzone historie? Prawdopodobnie próbował zbudować swój wizerunek jako hakera i zarazem eksperta od cyberbezpieczeństwa. A że robił to w czasach, kiedy każdy, kto wiedział, jak włączyć komputer, był uważany przynajmniej za informatyka, to prasa zaczęła łykać te jego przechwałki i coraz częściej prosili go o kilka słów na łamach różnych gazet. Już w grudniu 92 roku można było przeczytać wywiad z nim w niemieckiej edycji Forbesa. To z tego wywiadu pochodzi wiele informacji o jego poczynaniach, o których już usłyszeliście i o których jeszcze usłyszycie. Kimball działa też po tej legalnej stronie. Na przykład czasami pracuje dla niemieckich banków, pomagając im zabezpieczać systemy przed włamaniami. To może nie być najlepszy pomysł. Czy zatrudniłbyś byłego włamywacza do zainstalowania alarmu antywłamaniowego? Pyta Robert Kane, prezes Intrusion Detection, nowojorskiej firmy konsultingowej zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym. Ciekawe jest to, że w tym artykule z Forbesa z 92 roku, kiedy miał miejsce debiut Kima, który posługiwał się wtedy ksywką Kimball, jest też wzmianka o ataku hakerskim na Citibank oraz o hakerze, który włamał się na serwer Pentagonu. Jest to ciekawe dlatego, bo w wywiadzie dla Telegraph z 2001 roku Kim przypisał sobie te wyczyny. W różnych artykułach na temat Schmidta można znaleźć info o tym, że młodzieniec napisał jakiś wyrafinowany kawałek kodu, który miał kraść impulsy od telekomów. Software miał nosić nazwę Bluebox, a ta nazwa może wam coś mówić, zwłaszcza jeśli 2600 Hz to wasza ulubiona częstotliwość. Otóż Blueboxy były takimi malutkimi urządzonkami, najczęściej z klawiaturą i głośnikiem. Świeciły one triumfy w latach 70. i później, ale początkowo tylko w Stanach Zjednoczonych. The way it worked was you would pick up the phone and you would call a toll-free number. When the phone picked up, you would hit this button and that's broadcasting a tone at 2600 Hz. And then it would trick the phone line into thinking that you had hung up, but you're still on the line. So what you can do now is you can input your phone number on the box and then your call gets dispatched through. So it's sort of like you're tricking the phone wires into thinking that you hung up when actually you didn't. And then you get free phone calls. Co ciekawe, jednym z konstruktorów takich gadżetów był Steve Wozniak, który jednak utrzymuje, że zrobił to z czystej ciekawości i nie używał Blueboxa do niecnych celów. Może tak właśnie było, tylko jego kumpel Steve Jobs stwierdził, że gdyby nie Blueboxy Wozniaka, nie byłoby dzisiaj Apple'a. If we hadn't have made blue boxes, there would have been no Apple. W każdym razie, jak nastała era komputerów, to szybko zaczęły się pojawiać software'owe odpowiedniki Blueboxów i Kim twierdził, że napisał właśnie takowy. Przyznam wprost, nie wierzę i pokuszę się o swoją teorię. Prawdopodobnie nasz bohater pobrał program o nazwie Bluebeep, który był właśnie programem tego typu i był rozpowszechniany początkowo na niemieckich BBS-ach, bo jego autorem był niemiecki koder Stefan Scheid. Program napisany był w Pascalu i był na tyle dobry, że szybko zrobił tournée po całym świecie. A w 95, kiedy ukazała się wersja finalna, autor postanowił udostępnić kod źródłowy. Wracając do tematu. Usłyszeliście już całkiem sporo o tym, co Kim twierdził, że robił, to pewnie się zastanawiacie, czym zajmował się tak w rzeczywistości. Posłużę się cytatem z Wired. Pozyskiwał kody kart telefonicznych i przeprowadzał za ich pomocą oszustwo z numerami premium, podobne do niedawnej fali filipińskich oszustw freakingowych. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że kupował od amerykańskich hakerów skradzione dane o kontach abonentów telefonicznych korzystających z systemów PBX, w Hongkongu i na Karaibach zakładał płatne linie telefoniczne, coś a la 0700, i z pomocą złamanego systemu PBX dzwonił na te linie, na czym miał zarobić 61 tysięcy euro. Dodam jeszcze, że to Wired podpowiada, że Kim korzystał z pomocy amerykańskich hakerów, a ja pokuszę się o stwierdzenie, że nasz bohater wcale nie musiał potrzebować pomocy. Bo systemy PBX bardzo łatwo można było złamać, w cudzysłowie. Otóż wystarczyło odszukać gdzieś manual, skorzystać z domyślnych loginów haseł i duża część systemu wpadała. Z tego samego artykułu na łamach Wired możemy się jeszcze dowiedzieć, że jego sposobem na zarabianie pieniędzy było stworzenie pirackiego serwera, gdzie każdy mógł wgrywać pliki i je pobierać, ale za opłatą. Najwyraźniej Kim był z siebie bardzo dumny, bo pochwalił się tym biznesem lokalnej niemieckiej telewizji.
co doprowadziło do tego, że monopolista w tamtym czasie, Deutsche Telekom, odciął jego serwer od sieci. To dopiero początek jego, powiem wprost, głupich młodzieńczych błędów. Otóż chwilę później doszedł do wniosku, że na tym całym zamieszaniu wokół hakerów może zarobić niezłe pieniądze, jako ekspert od cyberbezpieczeństwa. A że miał już jakąś tam renomę, to pewnie mu to pomoże. Nie pomogło. Ale pomogło organom ścigania ustalić jego prawdziwe imię i nazwisko. I tak w 1994 roku został aresztowany za swoje wybryki związane z przekrętami PBX. Miał wtedy zaledwie 20 lat i w więzieniu spędził miesiąc. Wolnością nie cieszył się jednak długo, bo mając jego dane, stróże prawa szybko powiązali go z innymi przekrętami, jakich dokonał w przeszłości. I znów trafił za kratki. Później będzie się przechwalał, że siedział za to, że jego hakerskie paluszki obniżyły punktację kredytową kanclerza Helmuta Kohla do zera. Co nie mogło być prawdą, bo w niemieckim systemie bankowym nie było takiego scoringu jak na przykład w amerykańskim. Ewidentnie była to bajeczka dla amerykańskiego odbiorcy. Reasumując, jeszcze zanim W95 trafił pod strzechy, Kim miał na koncie dwie odsiadki i w zanadrzu kilka kolejnych zarzutów, za które też groziła mu odsiadka. Został jednak potraktowany delikatnie przez wymiar sprawiedliwości przez młody wiek. Kim nie zrezygnował jednak z wykorzystania swojej hakerskiej sławy jako trampoliny do świata eksperta w sprawach cyberbezpieczeństwa. Już o tym wspomniałem, ale przypomnę. To były trochę inne czasy. Raz, że prawdziwych ekspertów było mało, dwa, wystarczyło wiedzieć, jak zainstalować program antywirusowy, aby takim ekspertem się stać. Przesadzam, ale tylko trochę. Computers are supposed to make life easier. About one in three American households has bought that theory and purchased a PC. But what they didn't tell you is that life does not get easier right away. For many newcomers, PC stands for pain and confusion. W każdym razie Kimowi udało się wkręcić do Lufthansa jako ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa. A udało mu się to dlatego, bo rzekomo wskazał na jakiś błąd w ich zabezpieczeniach, o czym później. Nie można jednak powiedzieć, że media ogółem dały się nabrać na technomagiczne zdolności Kima. Nieistniejący już serwis The Standard już w 2001 roku podsumował jego dokonania słowami: twierdzenia Schmidta są zgodne z następującym schematem. Bierze fragmenty tego, za co został uznany winnym, fragmenty nagłośnionych czynów innych hakerów, a nawet opowieści z filmów o hakerach i miesza je razem, tworząc swoją personę. A co on sam myślał o swoich dokonaniach? Ten cytat z wywiadu do Telegraph dobrze to podsumuje. Odkąd byłem małym dzieckiem, wiedziałem, że chcę zrobić coś wielkiego. Kiedy wszedłem na scenę hakerską, chciałem po prostu osiągnąć szczyt. I osiągnąłem. A na pytanie, czy byłby w stanie włamać się komuś na maila, odpowiedział: oczywiście. W pojedynkę zajęłoby mi to około 2 dni. Z moimi ludźmi 2 godziny. Ale dzisiaj jestem biznesmenem i całkiem dobrze gram w tę biznesową grę. Mam ogromne ego, wiem o tym. Czy tym się martwię? Nie, myślę, że to fajne. Dobrze się przy tym bawię. W tym miejscu dodam, że ta fucha w Lufthansie jako ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa pewnie też nie została mu dana za jego zdolności we władaniu klawiaturą. Za wszystkim miał stać jakiś jego współpracownik, a pracę dostał po znajomości i zostało to potwierdzone przed sądem. Amerykanie mają takie powiedzonko, które idealnie pasuje do Kima. Fake it till you make it. Czyli tłumacząc na polski: cofniemy się jeszcze trochę w czasie. W 1994 roku, czyli w okresie jego problemów z prawem, wraz ze wspólnikiem Kim zakłada Data Protect, firmę, która zajmowała się, zgadliście, świadczeniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Między innymi przeprowadzali symulowane ataki hakerskie. Firma ta okazała się kurą znoszącą złote jajka. Wśród klientów mieli na przykład Daimlera i wiele innych globalnych marek. Wychodzi więc na to, że ta próba stworzenia swojej persony jako hakera, eksperta od spraw cyberbezpieczeństwa nie była porażką, jak można było pierwotnie zakładać, a to, że trafił na chwilę za kratki, pewnie narobiło mu tylko reklamy. Przez kolejne kilka lat Kim pojawił się w luksusach i możliwe, że dzisiaj nie mówilibyśmy o nim, gdyby nie jedno wydarzenie, które, jak sam stwierdził, kompletnie zmieniło jego życie. Tym wydarzeniem był wypadek samochodowy. Otóż jak zaczął zarabiać dobre pieniądze w ramach Data Protect, postanowił sprawić sobie Mercedesa klasy E.
Mówimy raczej o roku 96, bo choć wiele źródeł twierdzi, że miał wtedy 20 lat, to raczej nie jest to prawdą, bo na zdjęciach z wypadku wyraźnie widać, że jest to klasa F wersji drugiej, której sprzedaż rozpoczęła się pod koniec 95 roku. Wersja wcześniejsza wyglądała zupełnie inaczej. W samochodzie podróżowały 3 osoby i trudno uwierzyć, że wszyscy przeżyli, bo na zdjęciach wygląda to naprawdę źle. Czy Kim posypał głowę popiołem, bo podróżował bez pasów bezpieczeństwa z prędkością 250 km na godzinę w deszczu? Co to, to nie. Winny miał być samochód. Otóż możecie tego nie wiedzieć, ale Mercedes klasy E w wersji drugiej był jednym z pierwszych samochodów tej marki, w którym zastosowano system ESP. Electronic Stability Program. Wspomaga kierowcę w sytuacjach drogowych krytycznych pod względem dynamiki poprzez przyłożenie wymierzonej siły hamowania do jednego lub większej liczby kół oraz, w razie potrzeby, dostosowanie momentu obrotowego silnika. Dzięki temu pojazd może podążać w kierunku określonym przez kąt skrętu kierownicy. I to właśnie przez to, że Kim nie posiadał pełnej kontroli nad pojazdem, miał sprawić, że skończył wycieczkę między Berlinem a Monachium na poboczu. Tutaj dodam, że uczestnicy wypadku mieli duże szczęście, bo w miejscu, gdzie samochód powinien zderzyć się z barierą, rosły młode drzewa, które miały zamortyzować uderzenie. Barierki zostały zdjęte w tym miejscu w celu konserwacji. I kiedy tak leżał w szpitalu, do głowy przyszła mu myśl. Chcę mieć kontrolę. Chcę być facetem, który wie, kiedy hamować, kiedy przyspieszać i jak wyjść z sytuacji, kiedy samochód staje się niestabilny. Postanowił więc, że od tego momentu nie będzie się hamował i przeżyje swoje życie w pełni. Gówno mnie obchodzi, co ludzie myślą. Będę robił to, co lubię, bo życie jest krótkie i nie wiesz, ile masz czasu. Chcę po prostu przeżyć wspaniałe życie. Powiedział autorowi wspomnianej już książki. Przez kolejne lata, dzięki pieniądzom zarobionym w prężnie działającym Data Protect, wynajmował jachty, prywatne odrzutowce i imprezował po całym świecie. Jeszcze zanim przyjdzie nowe milenium, obok jego nazwiska czy pseudonimu pojawi się wyraz, który na stałe do niego przylgnie. Mowa oczywiście o wyrazie Mega. Jednak tym pierwszym biznesem z Mega w nazwie nie był wcale Mega Upload, a była to firma o nazwie Mega Car. Był 1999 rok. Jakie wtedy samochody jeździły po drogach, wielu z was pewnie pamięta. A tym, którzy nie pamiętają, podpowiem tylko, że były pozbawione komputerów czy GPS-ów, a muzyki słuchało się głównie z kaset i radia. I na taki rynek wkracza nasz młody przedsiębiorca, który wraz z partnerami postanawiają przenieść ówczesnych kierowców w cyfrowy świat. Plan był prosty. Kupno luksusowego samochodu, na wystawie w Genewie używano Audi A8 jako przykład, i wsadzenie do środka komputera z możliwością bezprzewodowego surfowania po internecie. Komputer bazował na świeżutkim Pentiumie 3 i pozwalał na transfery rzędu 150 kilobitów na sekundę, co miało pozwolić nawet na wideorozmowy. Firma nie odniosła wielkiego sukcesu i po kilku latach znikła z rynku. Nie ma nawet o niej wzmianki w jego autoryzowanej biografii, więc raczej nie było się czym chwalić. Jednak sam samochód Mega Car miał swój debiut jeszcze zanim taka marka pojawiła się na rynku. Otóż premiera takiego wozu miała miejsce w animacji flashowej, jaką Kim promował swoją osobę na chwilę przed wypuszczeniem w świat informacji o nowym biznesie. Krótki film animowany, o którym mowa, nazywał się Kimble Special Agent. W nim nasz bohater prowadzi samochód nazwany Mega Car, później łódź nazwaną Mega Boat. Dalej z pomocą helikoptera, który zaskakująco nie nazywał się Megacopter, dostaje się do siedziby Microsoftu, aby rozprawić się z Billem Gatesem. Kulami tworzy napis Linux, a szef Microsoftu oddaje mocz przez zapięty rozporek. Mama! Oscara za to nie dostał, ale trzeba mu oddać, że internauci w tamtych czasach byli zadowoleni. Podobno powstał drugi epizod From Kosovo with Love, ale nigdzie go nie znalazłem. Przygoda z Data Protect dobiegła końca wraz z nastaniem roku 2001, Kim postanowił sprzedać większość swoich udziałów w firmie i skupić się na inwestowaniu w różne biznesy. Tak więc Kim, który funkcjonował wtedy pod brandem Kimvestor, postanowił pobawić się w anioła biznesu. Czas był idealny, bo jeśli sięgniecie pamięcią, to przypomnijcie sobie, że w okresie roku 2001 pękła pewna bańka. It's described as nothing short of breathtaking, a points drop never before seen on the US markets. Bad day. Bad day for you? Another one, yeah. Yeah, I know. Too many in a row. The Wall Street collapse cost the world's richest man a mere $1.8 billion this week alone. Więc było co kupować. Jego pierwszą ofiarą, pierwszą firmą, którą się zainteresował, była platforma o nazwie Let's Buy It.com.
czyli takie Allegro, ale dla zakupów hurtowych. Firma nie radziła sobie najlepiej i alarmowali wręcz, że za chwilę ogłoszą upadłość. Wtedy do akcji wkroczył Kimvestor. Zainwestował... cóż. Kwoty różnią się w zależności od źródła, więc miejcie na uwadze, że jest to tylko jedna z wersji. Trzymam się kwot z autoryzowanej biografii. Więc zainwestował 1,4 miliona dolarów, za co dostał akcję. I chwilę później kolejne 375 tysięcy euro. I wyraźnie podkreślał w mediach różnego typu, że doinwestuje kolejne 50 milionów euro. To sprawiło, że akcje letsbuy.com wystrzeliły w górę. I co zrobił nasz bohater? Pytanie retoryczne. Sprzedał wszystkie swoje akcje, na czym miał zarobić 3 razy więcej niż zainwestował. Czyli taki klasyczny pump and dump. Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, dostał nawet zaproszenie do telewizji, z którego skorzystał. Podczas występu przyjął postawę ofiary i żalił się, że traci klientów, bo jacyś źli ludzie przedstawiają go w złym świetle. Kimvestor tak bardzo się napracował, że postanowił się zrelaksować, biorąc udział w kontrowersyjnym rajdzie Gumball 3000. Kontrowersyjny, bo choć biorą w nim udział głównie milionerzy, gwiazdy itd. w supersamochodach, to wyścig jest przynajmniej nie do końca legalny. Gumball 3000 nabrał reputację jako najgłośniejszy i o najwyższym profilu rajd, ponieważ kierowcy używają dróg publicznych bez pozwolenia rządu i lokalnej policji. Jak podaje Wikipedia. Nie był to jego pierwszy kontakt z tą imprezą. W sieci krąży fotka z nim z edycji, która odbyła się w 1999 roku. Gaffney is the richest guy in Europe, man. Did you know him? Europe? The huge guy. Richest man in Europe? Apparently. What's his name? I don't know his name is. I'll find out. So, do I say, I hear you're the richest man in Europe? Yeah, try that. Alright. Hi, I hear you're the richest man in Europe. No, I'm not. Oh, you're modest too. I like that combination. That's the thing about people with money. There's always such charm that goes with it. Do you notice that juxtaposition? Money, charm. Are you Schmidt? Yes, that's Schmidt. He is the richest man in the world. He was too fat to get in any car, so he had to have a car custom made to accompany his fatness, and it cost him 600,000 pounds. W 2001 roku ekipa Kima jechała dwoma Mercedesami. Prawdopodobnie były to Brabusy EV12. Dokładnie taki model widzimy w materiałach promocyjnych Megacar. A tak zakończył wyścig jeden z nich. Wydarzenie to odbywa się w wielu zakątkach świata. W 2013 i 2017 uczestnicy przemierzali polskie drogi. The Deutsche Computerman. But we are not first, are we? Come on! Seriously? We made it! Morgen. Ist dann durchgefahren? Ja, Geschwindigkeit, ja. 250 den Schritt, würde ich sagen. 250, nicht schlecht. Dann gab es schon mal irgendwie so... Wir haben eine Panne gehabt. Wir haben eine halbe Stunde auf dem Abschluss gewartet. Also uns wundert das noch niemand. Erster, das gibt's doch nicht. Wir haben irgendwelche Probleme schon mit der Polizei gehabt oder so? Zweimal geblitzt und einmal verfolgt, glaube ich, oder? Nein, gar nicht. Nee, nichts. Jednak kiedy Kim cieszył się szybką jazdą, odpowiednie organy państwowe badały już, czy jego działania odnośnie letsbuy.com były w 100% legalne. W żargonie prawniczym mówi się na to insider trading. W tamtym czasie nasz bohater sporo podróżował i kiedy przebywał w Tajlandii, dowiedział się od mediów, które poprosiły go o komentarz, że jest poszukiwany. Wtedy coś w nim pękło i powiedział im, że ma już dość swojego kraju. Co z kolei zostało zinterpretowane przez zainteresowane nim organy państwowe jako odmowa stawiania się przed wymiarem sprawiedliwości, co pchnęło urzędników do podjęcia pewnych kroków, m.in. anulowano mu paszport. Koniec z państwem niemieckim oznaczał też koniec Schmidta. To po tym incydencie ogłosił, że od teraz jego legalne imię i nazwisko to kim.com.
co zdaje się nie było do końca prawdą i formalnie zmieni swoje imię i nazwisko jakiś czas później, ale to w sumie nieistotne. Powiedział jeszcze dziennikarzom, że od teraz chce, aby zwracano się do niego mianem, cytuję, Jego Królewska Wysokość Król Kimble I, władca Kimpire. Jego chojrakowanie nie trwało jednak długo, bo przy pierwszej próbie opuszczenia kraju został zatrzymany i deportowany z Tajlandii do Niemiec, gdzie przesiedział pół roku w areszcie, zanim zgodził się na ugodę z wymiarem sprawiedliwości. W jej ramach przyznał się do tzw. insider tradingu i dostał wyrok w zawiasach plus 100 tysięcy euro kary do zapłaty. Później komentował całe zajście słowami: Ta sprawa sądowa była żartem. Przyjąłem ofertę ugody i poszedłem dalej ze swoim życiem, zamiast spędzić następne kilka lat na sali sądowej broniąc swojej niewinności. Tutaj warto zaznaczyć, że Let's Buy.com zbankrutowało rok później. W tym okresie Kimvestor miał jeszcze jedną rzecz na sumieniu i można zrozumieć, dlaczego tak spieszno było mu do opuszczenia aresztu i tym samym Niemiec. Otóż firmę Data Protect przedsiębiorca sprzedał firmie TUF i w tym czasie założył kolejną działalność o nazwie Monkey, która prowadziła usługę o nazwie Monkey Bank, czyli taki niemiecki odpowiednik PayPala, w który zainwestowała grupa kapitałowa o nazwie BNP. Co ciekawe, siedziba Monkey Bank mieściła się pod tym samym adresem co Data Protect, a większość nazwisk pracowników pokrywała się w obu firmach. Przy czym Data Protect miała już przecież nowego właściciela. Kiedy obie firmy się o tym dowiedziały, zaczęły oczyszczać biznesy z inwestora. I przy okazji odkryto, że... Gdzieś w tym zamieszaniu Schmidt dostał 280 tysięcy euro w formie niezabezpieczonej pożyczki. W 2003 roku przyzna się do defraudacji, za co dostał kolejne 2 lata w zawiasach. Chciałem w tym miejscu zażartować, że jak kraść to tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale z drugiej strony, czy u nas jest lepiej? Wired, komentując to, jak Kim został ukarany, nazwał to chłostą, ale ugotowaną kluską. I trudno się z tym nie zgodzić. Uwierzcie lub nie, ale Kim był niezadowolony z działań swojego państwa. Uważał, że został skrzywdzony. I tak jak się odgrażał już wcześniej, postanowił opuścić Niemcy i przeprowadził się do Hongkongu. Tam zakłada firmę matkę o nazwie Kimpire Limited, a w jej ramach szereg małych firm, np. Trendax, który obiecywał złote góry, a firma mieściła się w tzw. biurze wirtualnym. Co ciekawe, zarejestrował też kilka innych firm, które miały takie same nazwy jak jego firmy zakładane w Niemczech, Data Protect Limited i Monkey Limited. Kim musiał mieć wtedy odłożoną niezłą sumkę pieniędzy, bo żył jak król. Luksusowa willa, podróże po całym świecie, coraz to większa kolekcja samochodów i kolejny raz postanowił wziąć udział w rajdzie Gumball 3000. O 4 po południu, gdy gumballersi stoją w dużej sali konferencyjnej, niecierpliwie oczekując na ostatnie instrukcje, Kim Schmidt, mierzący 1,80 m i ważący ponad 300 funtów Niemiec, wchodzi na mównicę. Jest tu postacią kontrowersyjną, częściowo błaznem, częściowo doktorem zło, ale też utalentowanym i bardzo szybkim kierowcą. Ten inwestor, a także były haker komputerowy i przestępca w białym kołnierzyku, zamierza wygrać gumball. Zaproponował też zakład dwóm uczestniczkom wyścigu. Da każdej z nich 500 000 funtów, jeśli go pokonają, ale jeśli wygra, prześpią się z nim. Panie się nie zdecydowały. Co ciekawe, nagrał podczas rajdu film, w którym przyznaje się do przekupienia lokalnej policji, aby ta zatrzymała jego konkurenta. We have just been stopped by the Moroccan police. I gave him 100 euro and another 50 euro and I made a deal with him that he will stop the black Porsche for 10 minutes. What? How? This is him. Yeah. I told them to stop him for 10 minutes. To podczas tego wydarzenia któryś z uczestników podał Kimowi replikę hełmu SS-mana, który Kim chętnie nałożył na głowę, co w przyszłości zostanie wykorzystane jako dowód, że tęskno mu za Trzecią Rzeszą. Ale o tym później. Mohammed, do they have good hospitals in Morocco? No. They don't at all. Mohammed, do they have rescue helicopters in Morocco? No, they don't. Well then, this is the first time I fasten my seatbelt. W każdym razie zarówno edycję 2001, jak i edycję 2004 Gumballa wygrywa Kim. I wish it would be Gumball every day. Oto co powiedział po ogłoszeniu go zwycięzcą edycji 2004. Wyruszyliśmy razem na bitwę, która trwała 6 dni i w jej trakcie próbowaliśmy skopać tyłki innym kierowcom w tych super samochodach, które są w pewnym sensie naszą bronią. I niektórzy wiedzą, jak strzelać naprawdę dobrze, a niektórzy nie.
ale na koniec dnia każdy, kto przybywa tutaj do Cannes lub jakiegokolwiek punktu kontrolnego, zasługuje na całkowity szacunek. Co może się wydawać dziwne, to właśnie Gumball 3000 jest w zasadzie genezą powstania Mega Upload. Już tłumaczę. Otóż Kim, w odróżnieniu ode mnie dla przykładu, lubił być w obiektywie kamery. Wcześniej, kiedy internet był wolny, były to zdjęcia. Dzielił się niemal każdym aspektem swojego życia z internautami. Duża ilość zdjęć w tym materiale pochodzi od niego, z jego różnych stron, a te nowsze z mediów społecznościowych. Najczęściej materiały te nie mają żadnego związku z prowadzonymi przez niego działalnościami, a są zwykłymi domowymi albumami zdjęć. Na przykład wycieczka do Pragi, no to sesja zdjęciowa i do internetu. Z czasem, kiedy internet stawał się szybszy, komputery potężniejsze, a dyski pojemniejsze, zdjęcia były zastępowane filmami. A ktoś, kto wiódł takie życie, miał się czym pochwalić. Choćby samochodami, co lubił praktykować, albo właśnie uczestnictwem w imprezach takich jak Gumball 3000. This is the Gumball Suite, ladies and gentlemen. No i pojawił się problem, bo w 2004 roku nie było prostych metod na przesyłanie dużych plików innym internautom, na przykład na forach. Jedyną opcją był w zasadzie serwer FTP, ale taka opcja nie dawała możliwości łatwego umieszczenia gdzieś konkretnego linka. Przypomnę tylko, że YouTube pojawi się dopiero w 2005 roku. Tak się też złożyło, że podczas Gumballa Kim poznał młodego programistę imieniem Bram van der Kolk. Panowie wymienili się wizytówkami i kiedy rok później młody koder ukończył studia, skontaktował się z Kimem. Życie świeżo upieczonego studenta Bram van der Kolka miało się zmienić nie do poznania, ale nie mógł się on tego spodziewać. Ot, skończył naukę i mając namiar na potencjalnego pracodawcę, skontaktował się z nim. Jego królewska wysokość, król Kimball I, władca Kimpire, zlecił Mokosowi stworzenie serwisu do dzielenia się plikami, jaki znany będzie światu pod nazwą Mega Upload. To był naprawdę bardzo prosty pomysł. Jak mogę przesłać komuś plik, ale przekraczając ograniczenia poczty e-mail? Jak to zrobić? Więc powiedziałem, stary, to takie proste. Po prostu skonfiguruj serwer, pozwól ludziom przesłać plik i wygeneruj link. Wspomina Kim i w dalszej części wypowiedzi podkreśla, że naruszanie praw autorskich nie było celem, jaki przyświecał powstaniu usługi. Mając plan i zespół, którego skład widzicie na ekranie, zabrano się do pracy. A pracę prowadzono na Filipinach i co ciekawe, w kraju tym miało brakować niezbędnego sprzętu. Więc panowie latali tam pierwszą klasą, bo w takiej klasie możliwe było przewożenie o wiele większego bagażu. 21 marca 2005 roku serwis oficjalnie wystartował. I stało się coś, czego twórcy się nie spodziewali, a przynajmniej nie tak szybko. Pomysł się przyjął, a internauci tak bardzo pokochali Mega Upload, że już po chwili działania przekroczone zostały limity infrastruktury, jaką zarezerwowano dla projektu. Członkowie Imperium Kima mieli jednak szczęście, bo 2005 rok przyniósł znaczące obniżki zarówno w kwestiach sprzętu serwerowego, jak i opłat za transfer. Problem chwilowo został pogrzebany. Chwilowo. Mega Upload w mgnieniu oka zrobił się tak popularny, że jasnym stało się, że zwykłymi banerkami na stronie niemożliwe będzie utrzymanie takiego biznesu. Postanowiono więc o wprowadzeniu kont premium i ograniczeń dla niepłacących. To, że Mega Upload błyskawicznie wbił się na listę 100 najpopularniejszych witryn na świecie według rankingu Alexa, sprowadził nie tylko uśmiech na twarzach inwestorów, ale sprowadził też konkurencję. Jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać alternatywy. Według młodych przedsiębiorców w 2007 roku liczono ich w setkach. Warto też zaznaczyć, że Mega Upload nie był usługą innowacyjną. Takie skrytki na pliki istniały już wcześniej, chociażby jeden z głównych konkurentów, jakim był RapidShare. Stworzony, co zabawne, przez pana nazwiskiem Schmidt. Polskim odpowiednikiem, który działał jeszcze w czasach, kiedy Windowsa XP nie było na półkach, był na przykład eDisk. Choć teraz zastanawiam się, czy faktycznie eDisk pozwalał na generowanie linków do plików i udostępnianie ich innym. Jeśli pamiętacie, jak to działało, to dajcie znać w komentarzu. W każdym razie Mega Upload wyróżniał się, w początkowych latach, przejrzystym interfejsem, szybkim działaniem, nawet wersji darmowej i wielkością oferowanej przestrzeni. Większość z tych setek usług, które powstały na fali popularności Mega Upload, działały wolno i nie były w stanie utrzymać się na rynku.
Usługa Kima i wspólników utrzymywała się na powierzchni, ale tylko dlatego, bo Kimowi udawało się wynegocjowywać lepsze warunki na transfer danych i różnym sprzętowym sztuczkom, jakie zespół stosował w swojej serwerowni, aby wycisnąć z dostępnej infrastruktury wszystko, co miało do zaoferowania. Te wszystkie optymalizacje i tak były niewystarczające wobec popularności usługi. Kim miał jednak pomysł, jak utrzymać Mega Upload przy życiu. Tym pomysłem było wprowadzenie programu wypłat pieniężnych dla użytkowników. Takimi słowami zachęcano do przystąpienia do programu. Dziś wprowadzamy nagrody dla uploaderów. Nasz nowy program lojalnościowy to szansa dla wgrywających pliki na zdobycie żywej gotówki. To sprawia, że Mega Upload jest pierwszą i jedyną witryną w internecie, która zapłaci Ci za hostowanie plików. Im bardziej popularne są Twoje pliki, tym więcej zarabiasz. W skrócie. Za każdy 1000 pobrań jakiegoś pliku, wgrywający dostawał dolara. Dodatkowo ci, którzy byli w setce tych, którzy wgrywali najbardziej pożądane treści, dostawali bonusy według schematu, jaki widzicie na ekranie. Nie muszę Was zapewniać, bo dobrze o tym wiecie, pomysł się sprawdził. Przez kolejne lata internauci prześcigali się w uploadowaniu do usługi plików, które może nie były legalne, ale za to były pożądane. A każdy pobrany 1000 to dolar więcej na koncie. Nie będę tutaj w szczegółach wspominał o tym, że Kim i jego wspólnicy na bazie popularności usługi wystartowali z kilkoma innymi, np. Mega Video czy Mega Korn. Tylko zamiast C było P. Podsumowując, biznes się kręcił, ale nad Kimem, który tak przy okazji dodam posiadał 68% udziału w Mega Upload, zbierały się już czarne chmury. Ale chmury te panowie obserwowali w luksusie, dla przykładu przez szyby apartamentu w Hongkongu, gdzie płacili niespełna 13 tysięcy dolarów za noc. Lata mijały, Kim znalazł żonę, niejaką Moną Verga, a Mega Upload przynosi całkiem niezłe zyski twórcom. Tylko w 2010 roku Kim zarobił na tym przedsięwzięciu 42 miliony dolarów. Jednak jak nie trudno się domyśleć, hostowanie spiraconych gier, filmów czy muzyki nie podobało się właścicielom praw autorskich do tych treści. A że sami nie mogli sobie poradzić z problemem, naskarżyli mamie. I tak do akcji wkracza rząd Stanów Zjednoczonych. Do tej pory Mega Upload chował się za tak zwanym DMCA Safe Harbor. Są to przepisy prawne, które mówią, że właściciele praw autorskich nie mogą pozywać właściciela strony hostującej pliki, jeśli wcześniej nie wskazali mu, że pliki, jakie ma na swoich serwerach, łamią prawa autorskie. Wtedy właściciel takiej strony musiał skasować nielegalne pliki i dopiero jak nie zastosowałby się do takiego wezwania, groziły mu konsekwencje prawne. Mega Upload bardzo chętnie reagował na wszelkie zgłoszenia, bo nie mieli żadnego interesu, aby tego nie robić. Wiedzieli bowiem, że ktoś, kto wgrywa Matrixa do internetu, nie spodziewa się, że taki plik pożyje tam długo i raczej nie zniechęci go to do dalszego korzystania z usługi. Musimy jednak zajrzeć pod maskę Mega Upload, aby lepiej zrozumieć zarzuty, jakie usłudze wysuwały głównie wytwórnie z Hollywood. Otóż jedną ze sztuczek, która miała optymalizować działanie Mega Upload, było wykrywanie duplikatów. Jednak nie robiono tego, aby takie treści zablokować, a po to, aby zaoszczędzić miejsce. Jeśli więc użytkownik wysłał plik X i usługa wykryła, że już taki plik ma na serwerach, to generowany był kolejny unikalny URL do pliku, który już na serwerze istniał. Jeśli więc wytwórnia filmowa zgłaszała, że pod takim linkiem można dla przykładu pobrać film Zaginiony Ląd, to Mega Upload kasował jedynie link, a nie plik, do którego prowadził ten link i tysiące innych. Z perspektywy dużych wytwórni była to więc klasyczna walka z wiatrakami. Fajny film swoją drogą, polecam fanom sci-fi, absurdalnego humoru i Danego McBride'a. High on the rabbits. It struck their tiny rabbit. That's good. Kim i ekipa rzucili wytwórniom przysłowiową kość. Stworzyli narzędzie Direct Delete, które pozwalało wytwórniom bez udziału pracowników Mega Upload kasowanie niepożądanych linków. Jednak narzekania właścicieli praw autorskich nie ustawały. Wręcz przeciwnie, bo Mega Upload cały czas rosło. Pod koniec 2010 roku Kim postanawia kolejny raz się przeprowadzić. Krajem, który sobie upatrzył, była Nowa Zelandia, gdzie złożył wniosek o pobyt stały. I gdyby był zwykłym szarym człowiekiem, to by mu odmówiono, bo miał już na koncie odsiadki. Przekonał jednak urząd imigracyjny obietnicą zainwestowania 10 milionów dolarów w kraju. A z krajem tym przywitał się w taki oto sposób. As I look out from the studio, I can see crowds gathering for what will be a spectacular display on a scale never seen before here in New Zealand.
courtesy of MrKim.com, as he hovers high above the city in his helicopter. Zafundował miasto Oakland pokaz fajerwerków na Sylwestra za bagatela $500,000. Wspomógł też fundusz poszkodowanych w niedawnym trzęsieniu ziemi. Od razu pojawiły się oskarżenia mediów, że zwyczajnie kupił sobie obywatelstwo w cudzysłowie, co niewątpliwie było prawdą. Lokalne media odkryły również, że rok przed przeprowadzką, kiedy Kim pojawił się w Nowej Zelandii jako turysta, został zatrzymany za niebezpieczną jazdę samochodem, podczas której przekroczył prędkość o, uwaga, 99 km na godzinę. I sugerowano nawet, że może to być powodem jego deportacji. Bo kiedy starał się o rezydencję, musiał wypełnić ankietę i było tam pytanie, czy został w przeszłości ukarany mandatem, na przykład za szybką jazdę. I Kim skłamał, że nie. Sprawa rozeszła się po kościach. W nowym kraju Kim zamieszkał w spektakularnej willi 30 minut od miasta Auckland. Miał do dyspozycji 12 sypialni, 3 baseny, w tym jeden olimpijski, a nad wszystkim czuwało ponad 50 pracowników. Jednak nie nabył tej posiadłości, bo nie zgodził się na to minister finansów Nowej Zelandii, a powodem miały być jego występki w Niemczech i niepewny status, jaki miał w Tajlandii. Mieszkańcy okolicznych domostw również protestowali. Z co prawda śmiesznych powodów, ale na swoją obronę mieli to, że byli to głównie starsi ludzie. Otóż nie chcieli w swojej okolicy hakera, bo bali się, że włamie im się na komputery. Dotkom napisał do nich maila. Oto jego fragment. Drodzy strażnicy sąsiedzcy, jak wszyscy wiecie, niedawno wprowadziłem się do okolicy i jestem byłym hakerem. Właśnie włamałem się na lokalny serwer pocztowy i zgadnijcie, co znalazłem. Na wstępie pragnę zapewnić, że posiadanie kryminalnego sąsiada, takiego jak ja, wiąże się z pewnymi korzyściami. Po pierwsze, nasza nowo otwarta lokalna pralnia pieniędzy może pomóc w optymalizacji oszustw podatkowych. Po drugie, nasza sieć międzynarodowych insiderów może dostarczyć Ci cennych wskazówek giełdowych. Po trzecie, moje bliskie osobiste relacje z innymi, znacznie gorszymi, przestępcami mogą Ci pomóc, gdy będziesz musiał poradzić sobie z niemiłym sąsiadem. Z całą powagą, moja żona, dwójka dzieci i ja kochamy Nową Zelandię i przychodzimy w pokoju. Teraz musicie dokonać wyboru. 1. Zadzwonić do Interpolu, CIA i Królowej Anglii i spróbować wsadzić mnie do najbliższego samolotu z Nowej Zelandii. 2. Usiąść wygodnie, zrelaksować się i dać mi szansę zrobić coś dobrego dla Nowej Zelandii i naszego osiedla. Jeśli macie ochotę, wpadnijcie czasem na kawę i nie zapomnijcie przynieść kokainy. Przez kolejny rok oryginalne nazwisko Kima pojawiało się od czasu do czasu w mediach, ale były to tylko igraszki w porównaniu z tym, co nadejdzie. Już w 2001 roku w The Telegraph padły prorocze słowa. Kim Schmitz to koszmar PR-owca i marzenie dziennikarza. I jak dobrze wiecie, eksplozja zainteresowania jego osobą miała właśnie nadejść. Tak bowiem 19 stycznia 2012 roku Amerykanie wypowiadają Kimowi wojnę. Strona Mega Upload zostaje zamknięta, a odwiedzający widzą taki oto obrazek. Kiedy pod koniec 2011 roku użytkownik o nicku Arazos skończył zabawę w grze Call of Duty Modern Warfare 3, to po sprawdzeniu globalnego rankingu zobaczył, że jest numerem 2 na świecie. Tylko jeden gracz miał więcej punktów niż on, ale taka sytuacja nie potrwa długo i to Arazos będzie najwyżej na podium. Stanie się tak, bo zawodnik numer 1 będzie miał inne rzeczy na głowie. And then I heard loud banging noises and I was just scared. Tak, moi drodzy, Kim.com był w pewnym okresie zawodnikiem numer 1 w sieciowych potyczkach w Call of Duty Modern Warfare 3, a swoją drogą pomiano najlepszego gracza w tym FPS-ie nawet udokumentował. I na jego kanale filmik cały czas wisi. W grę grało wtedy 15 milionów graczy. Skomentował swój wyczyn słowami, które znacie z początku tego materiału. Nie nienawidź mnie, bo cię pokonałem. Szanuj mnie, bo cię czegoś nauczyłem.
Powiem szczerze, że od razu zacząłem podejrzewać, że te słowa są od kogoś zapożyczone, bo po zapoznaniu się z perypetiami Kima nie posądzałem go o takie głębokie myśli. I cóż, dalej nie mam pewności, bo cytatu takiego w internecie nie znalazłem, ale ChatGPT powiedział mi to. Cytat: nie nienawidź mnie, bo cię pokonałem. Szanuj mnie, bo cię czegoś nauczyłem. Jest często przypisywany Conorowi McGregorowi, irlandzkiemu zawodnikowi mieszanych sztuk walki i byłemu mistrzowi UFC. Tylko problem polega na tym, że pana McGregora wypowiadającego takie słowa też nie udało mi się namierzyć, więc punkt dla Kima. Jeśli macie wiedzę w temacie, to nie trzymajcie jej dla siebie i podzielcie się nią w komentarzach. Aha, tak przy okazji, zobaczcie, jak usługa Runway zaanimowała to zdjęcie Kima. Wrócą jeszcze do wyczynu Kima w Call of Duty. Otóż serwis VentureBeat, pisząc o tym, zauważył, że dziwnym faktem jest to, że Dotcom, założyciel niedawno pozwanej firmy Mega Upload, był najlepszym graczem w grze, której był również prawdopodobnie największym piratem. W zeszłym roku Modern Warfare 3 było drugą najczęściej piracaną grą według bloga BitTorrent. Sprawa sądowa Mega Upload była dość głośna i w internecie znajdziecie wiele opracowań odnośnie zarzutów pod kątem usługi, jak i oficjalnej linii obrony. Ja nie posiadam takiej wiedzy prawniczej, więc opiszę jedynie po łebkach, o co mniej więcej chodziło. Zatem cały świat wiedział, że z Mega Upload nie pobiera się Linuxa, a FBI, działając w interesie głównie amerykańskich wytwórni filmowych, postanowiło coś z tym zrobić. A ich głównym punktem zaczepienia było to, że serwisu nie chroni Safe Harbor, bo jak już wspomniałem wcześniej, oni nie kasowali pliku, który był nielegalny, a jedynie jakąś liczbę linków, które do tego pliku prowadziły. Jednym z argumentów strony oskarżającej było to, że usługa miała całkiem sprawny system do wykrywania filmów dla dorosłych z udziałem, sami domyślcie się kogo, mi nie wolno powiedzieć, bo żyjemy najwyraźniej w świecie absurdu, skoro pewnych rzeczy nie możemy nawet nazwać po imieniu. W każdym razie, choć firma posiadała takie możliwości, to nie zaimplementowała ich do identyfikacji innych nielegalnych treści. W innym paragrafie twórcom Mega Upload zarzucano, że nie podjęto żadnych znaczących wysiłków w celu zidentyfikowania użytkowników, którzy korzystali z witryn czy usług Mega w celu naruszenia praw autorskich, oraz nie zapobiegano przesyłaniu naruszających praw autorskich materiałów, ani też nie identyfikowano naruszających praw autorskich kopii. Oczywiście nie zapomniano też o programie lojalnościowym, który zachęcał do wrzucania plików chronionych prawami autorskimi, bo tylko na takich można się było dorobić, i to podobno całkiem niezłych pieniędzy. Podano przykład użytkownika, który wgrał przez 6 lat ponad 17 tysięcy plików wideo, które miały niezłe wzięcie, a pamiętajcie, że za każde 1000 pobrań czy wyświetleń filmu w serwisie zależnym Mega Video, dolar wpada na konto. I ten konkretny użytkownik miał na koncie 334 milionów wyświetleń swoich plików. Swoich w cudzysłowie. Do akt sprawy dorzucono jeszcze kilka wypowiedzi twórców Mega Upload, w których wyrażali chęć do dalszego łamania praw autorskich. Na przykład planowali zgrać zawartość YouTube'a albo jak instruowali użytkowników, jak dotrzeć do plików chronionych prawem. Oraz jak sami z takowych plików korzystali. Słowem dygresji dodam, że jest to zastanawiające, że ludzie zarabiający miliony dolarów pchają się w oglądanie DivX-owej wersji Matrixa. Obrońcy Mega Upload argumentowali, że skoro na stronie nie było narzędzia do wyszukiwania plików, to nie można im zarzucić, że celem serwisu było rozpowszechnianie nielegalnych treści. I podparli to wyrokiem w sprawie Atari kontra RapidShare, gdzie sąd przyznał rację usłudze hostującej pliki. Argumentem obrony było też to, że Mega Upload nie różni się specjalnie od YouTube'a. Ten serwis też chował się w tzw. bezpiecznej przystani i groziły mu jedynie sprawy w sądzie cywilnym. Obrońcy zwalili też całą winę na bezczelnych użytkowników, którzy zaśmiecili serwery Mega Upload nielegalnymi treściami. You serious? Co ciekawe, obrony Dotcoma podjął się też Steve Wozniak. Oto co powiedział CNET-owi po aresztowaniu Kima. Kiedy przestępstwa są dokonywane za pośrednictwem poczty, nie zamyka się urzędu pocztowego. Łamanie praw autorskich jest złe, podobnie jak przekroczenie dozwolonej prędkości. Ale nie pozwólmy, by zatrzymywało to rozwój ery cyfrowej. Kiedy nie możesz zatrzymać czegoś takiego jak walec, zejdź mu z drogi. Po szersze omówienie procesu odsyłam do internetów, ale nie spodziewajcie się dreszczowca, są to nudne wywody prawników, a wszystko i tak sprowadza się do tego, że z dniem 19 stycznia 2012 roku Mega Upload przestało istnieć.
Na tym jednak problemy Kima i spółki się nie kończyły, bo widzicie, termin akcji zamknięcia usługi nie był przypadkowy. Jeśli sięgniecie pamięcią do daty urodzenia Kima, to zobaczycie, że cała akcja miała miejsce chwilę przed jego urodzinami. I agenci FBI wiedzieli, że nasz bohater lubi świętować w gronie bliskich znajomych, a ci bliscy znajomi byli także na celowniku organów ścigania. I tak, dzień po zamknięciu Mega Upload, upewniwszy się, że wszyscy są w wynajętej willi, FBI dokonało szturmu na posiadłość. Tutaj warto wspomnieć, że w styczniu 2012 roku miało miejsce jeszcze jedno dość istotne wydarzenie. Otóż Kongres Stanów Zjednoczonych miał głosować nad projektami ustaw SOPA i PIPA. My mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym ustrojstwem, które nazywało się ACTA. Za ustawami, które oficjalnie miały uprzykrzyć życie takim usługom jak Mega Upload, m.in. odcinając ich od instytucji finansowych, stały oczywiście wytwórnie filmowe, muzyczne oraz producenci gier. Po drugiej stronie byli... No cóż, w skrócie, wszyscy. W tym Google, Reddit, Wikipedia i ponad 115 tysięcy innych stron, które na znak protestu witały odwiedzających specjalną stroną główną. Bo tak się składało, że pod płaszczykiem walki z piratami były inne rzeczy, ale to nie materiał, aby o tym mówić. Na naszym timeline'ie ogólnoświatowy protest odbywał się dzień przed zamknięciem Mega Upload. Wtrącę, że wielkim nieobecnym protestów był Twitter. Ówczesny CEO, Dick Costolo, skomentował nawoływania do przyłączenia się do protestujących słowami: zamykanie globalnego biznesu w reakcji na politykę jednego kraju jest głupotą. Choć SOPA i PIPA udało się wtedy zatrzymać, to radość ekipy Mega Upload, jak już wiecie, nie trwała długo. Właściwie to Kim uważa, że ponieważ nie udało się przepchnąć tych bubli przez kongres, to Obama musiał dać wytwórniom filmowym, które sponsorowały jego kampanię, coś innego. Tym czymś miało być Mega Upload. Ocena szturmu na posiadłość, w której znajdowała się rodzina Kima i jego znajomi, to pewnie jedyna kwestia, w której zgadzam się z naszym bohaterem. Cała ta akcja była przynajmniej delikatną przesadą. Wysyłanie uzbrojonych antyterrorystów, śmigłowca i ponad 70 policjantów na grupkę nerdów, wiedząc, że są niegroźni, bo byli obserwowani, to klasyczne strzelanie z armaty do muchy. So I waited in the red room. I knew the door wasn't locked. There was a button that I could have engaged to lock the door, but I haven't done that. And I waited in the room upstairs and waited for them to come. And once they came up the stairs, I had my hands like this. And then very quickly they approached me, and within 2 seconds they were there and all over me. When you say all over you, just what happened? Well, I had a punch into the face, I had boots kicking me down to the floor, I had a knee into the ribs, and then my hands were on the floor. One man was standing on my hand. Choć odnotować trzeba, że podczas przeszukania posiadłości znaleziono 2 shotguny. Sam Kim zapamiętał to zajście w taki oto sposób. Reasumując, to miała być pokazówka. I była to całkiem nieźle przeprowadzona akcja od strony logistycznej, bo agenci FBI zabrali ze sobą nawet lawety, aby zająć wszystkie luksusowe samochody. Od tego momentu zaczyna się długa saga pod tytułem Kim nie chce do Stanów. Po aresztowaniu już 23 stycznia odbyła się rozprawa w sprawie kaucji, ale sąd zdecydował, że Kim poczeka na proces za kratkami. Długo jednak nie posiedział, bo miesiąc później, kiedy sprawą zajął się inny sędzia, zgodził się na wypuszczenie go za kaucją. Na początku marca Amerykanie oficjalnie złożyli wniosek o ekstradycję. If anyone thought that they were going to arrive in this country and provide a request to our New Zealand police to do something and have them descend on Mr. Dotcom from the sky and rip him and his family out of their house and put him in custody and take away his property and take away his money,
and put him in a position where he was going to be deprived of access to his information to resist extradition when they made a grave mistake. Myślę, że nie ma większego sensu, abym streszczał, co działo się na salach sądowych. Są to nieciekawe kwestie, dużo prawniczego żargonu i chwytania się kruczków prawnych po obu stronach. Dodam tylko, że już w 2012 roku Sąd Najwyższy Nowej Zelandii stwierdził, że szturm na posiadłość był nielegalny. Ale już 2 lata później stwierdził, że jednak był legalny. I tak dalej. Rezultat był taki, że mamy październik 2024 roku, w momencie opublikowania tego filmu, i Amerykanom nie udało się sprowadzić Kima do Stanów. Ale to nie oznacza, że tam nie poleci. Bo w sierpniu tego roku minister sprawiedliwości Nowej Zelandii podpisał wszystkie papiery zezwalające na ekstradycję Kima. I co istotne, nasz bohater nie ma już możliwości odwołania się od tej decyzji. Cofnijmy się jednak w czasie, bo przez ten okres od aresztowania do 2024 roku Kim był dość aktywny. Zacznijmy od tego, że już w 2011 roku pracował nad swoją płytą. Hello and welcome to Baboom. My idea is that artists should make their music available for free and fans should only pay for it if they really like it. So I'm going to lead by example today and I'm making my album available for free on Baboom. So you go ahead and listen to it and only pay for it if you like it. And let's prove that my idea for the music industry works by making my album the number one. See ya! Tak, Kim był też muzykiem. Choć mam takie wrażenie, że zapłacił prawdziwym muzykom za zrobienie albumu, a on robił tam za tamburyniarza. Czyli wiecie, stał z boku i co chwilę coś tam trzepnął. Płyta została wydana dopiero w 2014 roku i oczywiście na okładce był tylko Kim. Co ciekawe, osoba, która w rzeczywistości odpowiadała za ten album, Prince Board, stworzył motyw muzyczny, który towarzyszył kampanii Baracka Obamy, czyli głównego wroga Kima w tym momencie. Nie będę się wypowiadał o samym albumie, bo... Tu nawet nie chodzi o to, że muzycznie jestem na drugim biegunie, ale raczej o to, że ja jestem na zupełnie innej planecie. Mamy tutaj bowiem do czynienia z gatunkiem muzyki o nazwie EDM. Brrr. Po sprawdzeniu recenzji w internecie widzę, że są one w większości negatywne, a jeden z najcieplejszych komentarzy brzmi: nie jest tak źle, jak można by się było spodziewać. Te nieprzychylne recenzje nie przeszkodziły muzykowi wbić się na np. nowozelandzką listę przebojów i to na 8 miejsce, więc chyba nie było tak źle. Zresztą przekonajcie się sami, album spakowany zipem wrzuciłem na Mega, to znaczy jest do odsłuchania na YouTube. No, skoro padło hasło Mega. Rok po zamknięciu Mega Upload, Kim postanawia wskrzesić swój biznes pod nowym szyldem. Teraz miało to być po prostu Mega. 19 stycznia 2013 roku startuje mega.co.nz. Wiadomo, że nie było sensu brać domeny .com, a pierwotny plan, czyli domena gabonu.ga, też nie wypalił. Główna różnica i tak zwana tylko kryjka względem Mega Upload polegała na tym, że wszystkie treści wrzucane na Mega są szyfrowane. Tym samym operator nie wie, jakie to są treści i nie może być pociągnięty za nie do odpowiedzialności. Co ciekawe, choć usługa wystartowała w 2013 roku, to pierwszym rokiem, za który zanotowano jakieś przychody, był 2020. Nie będziemy się tutaj skupiać na tej usłudze, bo i sam Kim nie był specjalnie zainteresowany jej przewodzeniem. Jeszcze w 2013 roku zrezygnował ze stanowiska kierownika, aby skupić się na czymś innym. Otóż, wiecie, jaki zawód jest odporny na ekstradycję? Dokładnie. Hello and welcome to the internet party. I'm glad to see you here. My name is Kim.com and I'm here to introduce you to a new political party that New Zealand really needs. Today's a big day. We're launching the internet party. W marcu 2014 roku Kim zakłada partię internetową, albo partię internetu. W każdym razie jestem tak samo jak wy zaskoczony, że nie powołał do życia mega partii. Nie będę trzymał was w niepewności. W wyborach w 2014 roku, które były dla nich najlepsze pod względem zdobytych głosów, ich poparcie wyniosło 1,42%. I to będąc w koalicji z inną partią. Tym samym ze 121 miejsc zdobyli okrągłe 0.
W wyborach w 2017 roku zdobyli 0,02% głosów i obecnie partia praktycznie nie istnieje. Ekscentryczność Kima nie spodobała się najwyraźniej Nowozelandczykom i na 100% nie pomogły doniesienia, że Kim kupił sobie książkę malarza pokojowego z autografem. W dodatku podkreślał z dumą, że jego kopia jest prawdopodobnie pierwszym egzemplarzem podpisanym przez pana podobnego do Chaplina, który, co zabawne, grał główną rolę w filmie, który parodiował pana, o którym tak naprawdę mówię. Myślicie pewnie, że się wygłupiam? Otóż nie. Zrobiłem jakiś czas temu film o Atari i w pewnym momencie, pod koniec, wspominam, że słowo Atari w pewnym kraju na tej planecie, nazwy którego nie mogą podać, oznacza coś tam. I bez poinformowania mnie o tym, YouTube po prostu wyciął audio z tego kawałka i nie przywrócił dźwięku już do samego końca. Po prostu w pewnym momencie audio ginie. Dlatego jak już siedzę 2 miesiące nad jakimś materiałem, czytam nudną książkę, to nie po to, by później stracić taki film, bo powiem wyraz, którego nie można powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dodam tylko, że oficjalnie uważam to za absurd. Jednak malarz pokojowy chyba nie uruchamia z automatu takich narzędzi cenzorskich. Wracając do Kima. Oprócz książki, tytułu której nie mogę podać, autorstwa osoby, której nie mogę wymienić, nabył też długopis Stalina i trzymadełko do cygar Churchilla. Dotkom podkreślał jednak, że ideologia, jaka stała za malarzem pokojowym, go nie interesuje. Pamiętacie, jak mówiłem o tym zdjęciu w kasku SS-mana? Nie pomogło. Bo oczywiście ktoś się odkopał i przez kilka dni nowozelandzka prasa miała o czym pisać. I want to address a very recent allegation against me. Because I bought a book, I'm being told by some people in a disgusting smear campaign that I am somehow embracing a ideology. That is completely false. It's a lie. W każdym razie wejście w świat polityki Kimowi nie wyszedł i warto podkreślić, że nie miał on szans, aby stać się parlamentarzystą, bo nie pozwalał na to brak obywatelstwa. Chodziło mu raczej o sterowanie podległymi sobie politykami, aby przepychali różne korzystne dla niego ustawy. Okay. I'll do it. That was my boss. You have a boss? But you are the boss. Yeah. Kim, the deal's off. I have to destroy the manifesto. What? John, you still have that lighter? I can't do it. The world needs this. I'll tell my boss I destroyed it if you promise me one thing. Make it happen. Yes, I can, and I will. Thank you, Mr. President. Bye, guys. Bye. Jednak Kim zapisał się w politycznej historii Nowej Zelandii jako osoba, która wydała najwięcej w historii tego kraju na kampanię. 3,5 miliona nowozelandzkich dolarów. Porażkę w wyborach w 2014 roku podsumował słowami. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za tą porażkę, bo marka Kim.com okazała się trucizną na to, co próbowaliśmy osiągnąć. Po nieudanej zabawie w politykę, Kim tak jakby usunął się w cień. Nie oznacza to oczywiście, że nie udzielał się na Twitterze. O nie, nie, tam był w pełnym słońcu. Jednak jego coraz to głupsze wpisy przestały już interesować dziennikarzy. Kiedy już zainteresowanie jego osobą osiągnęło niebezpiecznego poziomu, czyli takiego, że wszyscy już o nim zapomnieli, postanowił sobie przypomnieć. Otóż w 2017 roku przekonywał, że pracował nad swoją podupadającą partią z niejakim Sethem Richem, który został zastrzelony w Waszyngtonie rok wcześniej. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że pan Rich miał być zamieszany w głośny skandal z wyciekiem maili Partii Demokratycznej. Kim oferował rządowi Stanów Zjednoczonych dowody, że to Rich był źródłem wycieku mailów, w zamian za gwarancję, że nie zostanie aresztowany w Stanach podczas ich przedstawiania. Podparł to, publikując jakiś dokument, który jak się później okazało był fałszywy i sprawa przycichła. Zbliżamy się do końca tego materiału. Na timeline'ie Kima pojawia się jeszcze rozwód i chwilą później ślub z kolejną partnerką. Oraz, co wydaje się oczywiste,
próba stworzenia swojej kryptowaluty, która okazała się nieudana. W 2022 roku Kim opowiedział się po jednej ze stron konfliktu Rosji z Ukrainą. Zgadnijcie, wiedząc już o nim nieco, którą stronę wybrał. Oczywiście jest po stronie Rosji. Kim z całego serca wspiera Rosję, a zachwytów nad samym Władkiem też u niego wiele. Właściwie to połowa jego Twittera, czy właściwie X-a. Może po prostu zacznijmy na to mówić Twix. Więc połowa jego Twixa od 2 lat to Ctrl-C, Ctrl-V rosyjskiej propagandy. Czyli naziści, sataniści i biolaby. Ale przecież nie skupia się tylko na wojnie Rosji z Ukrainą. Nie, nie. Ma też sporo wpisów na temat tzw. plandemii. Jednak większość jego wpisów to po prostu wszystko, co napatoczy mu się pod myszką, co przedstawia USA w złym świetle. No a przepraszam, połowę Ameryki, bo ma też swojego ulubieńca w nadchodzących wyborach. A w tych niemieckich popierał... AfD. Okej, wystarczy tego. Jeśli jest wam mało, to link do jego profilu na Twixie umieściłem w opisie. Nie polecam, ale to wasz czas. W tym miejscu zakończę ten materiał przybliżający losy Kim.com'a. Ale hola hola, a co stało się ze wspólnikami Dotcoma? A, słuszna uwaga. No więc tak, po 11 latach batalii sądowej panowie Kolk i Ortman poszli na ugodę z wymiarem sprawiedliwości i mają odsiedzieć. Kolk 2 lata i 6 miesięcy, a Ortman 2 lata i 7 miesięcy. Co istotne, panowie przyznali się do bycia członkami grupy przestępczej, która narażała artystów na straty finansowe. Wyrok zapadł w 2023 roku, więc prawdopodobnie odsiadują właśnie swoje wyroki. Prawdopodobnie, bo sędzia zgodził się odroczyć odsiadki, bo jednemu urodziło się dziecko, a drugiemu zachorowała mama. Inny programista, Andrus Nom, już w 2015 roku poszedł na ugodę i dostał rok i jeden dzień za kratami. Dyrektor marketingu, pan Finn Batato, który był w posiadłości do Koma, kiedy chłopcy z FBI bawili się w Counter-Strike'a, pokonał wymiar sprawiedliwości, bo do więzienia nie trafił, ale nie pokonał raka i nie ma go już wśród żywych. Wyroki dla Ortmana i Kolka dotkom skomentował słowami: odsiedzą mniej niż rok, zamiast 185 lat, którymi nas straszyli. Kim pije do tego, że po 10 miesiącach będą mogli ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Dotkom uważa też, że jego byli koledzy, bo po drodze zdążyli się pokłócić, dostali takie delikatne wyroki, bo zgodzili się zeznawać przeciwko niemu. Cóż, czas pokaże. A jeśli zastanawiacie się, czy Nowozelandczycy mają już dość Kima, to dopowiem jeszcze, że niedawno opublikowano wyniki sądy w temacie. 46% jest za ekstradycją, 23% chce, aby został w kraju. Ponownie więc, w tym miejscu zakończę ten materiał przybliżający losy Kim.com'a. Ale z całą pewnością to nie jest koniec jego przygód, bo jak już napomniałem, ostatnimi czasy podpisane zostały wszystkie dokumenty zezwalające na jego deportację do Stanów. Więc lada moment, znowu zrobi się o nim głośno. No chyba, że oglądacie ten materiał miesiące po jego publikacji właśnie z tego powodu. Kim to niewątpliwie ciekawa postać, o której można powiedzieć wiele. Między innymi to, że nie cierpi na skopofobię, bo odkąd było to możliwe, pchał się przed obiektywy kamer i dzielił się swoim życiem z innymi. Dotkom dużo mówi o wolności słowa i że jest wojownikiem o prawa internautów do prywatności. Jeśli jednak przyjrzymy się temu bliżej, a zrobiliśmy to razem w ciągu ostatniej godziny, to nie trudno dojść do wniosku, że Kim walczy nie o nasze prawa, a o swoje luksusowe życie i o to, aby nie zobaczyć statuły wolności. I nawet jeśli pominiemy jego występki w Niemczech, oszustwa w Hongkongu czy cały aspekt Mega Upload, to na koniec dnia mamy do czynienia z kolesiem, który sponsorował wyścigi szybkich samochodów ulicami miast. Nielegalne wyścigi, w których nierzadko giną postronni ludzie. Muszę się jeszcze przyznać, że sporo rzeczy w historii Kima pozwoliłem sobie pominąć, bo wiedziałem, że ten klip i tak krótki nie będzie. Między innymi to, że zaraz po atakach na World Trade Center założył grupę hakerską o nazwie Jihad, która miała zwalczać terroryzm. Chyba. Prowadził też lifestyle'owy klub, urządził sobie wyścig z Kimim Raikkonenem na torze w na znanym torze i zatrudnił sztab ludzi do sfilmowania tego wydarzenia i naprawdę wiele, wiele więcej przedsięwzięć czy obyczajowych skandali, gdzie pojawia się nazwisko Dotcom. Zainteresowanych odsyłam do internetów. I pewnie myślicie sobie, że oficjalna biografia będzie dobrym źródłem informacji. Cóż, książka The Secret Life of Kim.com, Spies, Lies and the War for the Internet autorstwa pana Davida Fishera mnie zmęczyła. Nie brakuje w niej detali, ale brakuje w niej informacji, jakie chciałem w niej znaleźć. Właściwie to wszystkie niewygodne dla Kima aspekty zostały pominięte i wspomniano jedynie o tych ciemnych stronach jego życiorysu,
które z braku lepszego słowa jawią się jako cool, czyli to, że był hakerem, lubił szybką jazdę i tak dalej. Więcej mięsa do tego materiału dostarczyły różne przekrojowe artykuły, z których wyróżnią ten na łamach Wired, który widzicie na ekranie, ale linki do wszystkich innych również umieściłem w opisie. I tak dobrnęliśmy do końca. Dzięki dla wszystkich, którzy użyczyli mi swojego głosu i jak zawsze zapraszam ochotników do kontaktu mailowego. Dodatkowo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, abym któregoś pięknego dnia mógł zasiąść za kierownicą Lamborghini. Dzięki za uwagę i do następnego. Shutting down the internet. Just kidding.